Powiedzmy, że mamy taki okrąg i w tym okręgu mamy daną średnicę. Na przykład taką. To jest średnica, jedna ze średnic, bo okrąg ma nieskończoną liczbę średnic. I powiedzmy, że chcemy narysować taki trójkąt, w którym ta średnica będzie jednym z boków, a kąt przeciwległy do tego boku będzie miał wierzchołek leżący na okręgu. W dowolnym miejscu na okręgu, na przykład tutaj. To jest wierzchołek przeciwległy do tego boku. W takim razie trójkąt będzie wyglądał tak. I w tym filmie chciałbym Wam pokazać, że taki trójkąt jest trójkątem prostokątnym i że kąt prosty w tym trójkącie to właśnie ten leżący naprzeciwko boku będącego średnicą okręgu. Jeszcze sobie tego kąta nie oznaczymy jako kąta prostego. Najpierw udowodnimy, że jest to kąt prosty. No to po kolei. Mamy w naszych narzędziach geometrycznych pojęcie kąta wpisanego w okrąg i zależność jego miary od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Zobaczmy, czy to nam się do czegoś przyda. Tutaj mamy jeden z kątów wpisanych w okrąg. Nazwijmy go θ. Tutaj mamy środek okręgu i narysujmy sobie kąt środkowy oparty na tym samym łuku, co kąt θ. To jest promień okręgu. To też jest promień okręgu, czyli to jest kąt środkowy. I przekonaliśmy się parę filmów temu, że jeżeli ten kąt θ jest kątem wpisanym, opartym na tym łuku, to kąt środkowy oparty na tym samym łuku ma miarę 2 razy większą, czyli 2θ, bo jest to kąt środkowy oparty na tym samym łuku, co kąt wpisany o mierze θ. Zauważmy, że ten trójkąt jest trójkątem równoramiennym. Przerysujmy go sobie w bardziej tradycyjny sposób, tak żeby było lepiej widać, że jest równoramienny. Narysujemy go sobie tymi samymi kolorami. Te dwa boki mają długość r, kąt między nimi ma miarę 2θ. Jeżeli jest to trójkąt równoramienny, te dwa boki mają taką samą długość, to jego dwa kąty wewnętrzne przy podstawie mają taką samą miarę, czyli ten kąt i ten kąt. Możemy zaznaczyć je również na drugim rysunku. Oznaczmy te kąty literą x. Tu jest kąt x i tu też jest kąt x. Jaka jest miara kąta x? Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie równa jest 180 stopni, czyli x plus 2θ musi się równać 180 stopni. X plus 2θ równa się 180 stopni, czyli 2x plus 2θ równa się 180 stopni, czyli 2x równa się 180 stopni minus 2θ. Dzielimy obydwie strony przez 2 i otrzymujemy x równa się 90 stopni minus θ. Zaznaczmy to sobie też na rysunku. 90 stopni minus θ. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Możemy zrobić podobną rzecz z tym drugim trójkątem. Ten bok również ma długość r, czyli również jest to trójkąt równoramienny. Te dwa jego boki, czyli ramiona, mają równe długości, czyli te dwa kąty przy podstawie są przystające, mają równe miary, czyli tutaj również mamy kąt θ. W takim razie możemy już zapytać o miarę kąta, nad którym od początku się zastanawiamy. Jaka jest miara tego kąta? Jego miara to θ dodać 90 stopni minus θ. θ dodać 90 stopni minus θ, θety się skrócą i to się równa 90 stopni. Czyli jeżeli jeden z boków trójkąta jest średnicą okręgu, to bez względu na to, w którym miejscu na okręgu leży przeciwległy do tego boku wierzchołek trójkąta, kąt wewnętrzny trójkąta przy tym wierzchołku jest kątem prostym, a taki trójkąt trójkątem prostokątnym. Możemy sobie dla tej samej średnicy w dowolnym miejscu narysować przeciwległy wierzchołek trójkąta, na przykład tutaj i pozostałe dwa boki trójkąta, i to jest kąt prosty. Jeżeli narysuję to w taki sposób, to to jest kąt prosty. Dla każdego z tych niebieskich trójkątów możemy przeprowadzić taki sam dowód. Dowód był ogólny, nie przeprowadziliśmy go dla np. r równego 2 albo dla θ równej 30 stopni. Dowód nie miał żadnych szczególnych cech, więc można go zastosować dla dowolnego trójkąta. Trójkąta, którego wierzchołki leżą na okręgu i którego jeden z boków jest średnicą tego okręgu.